W liście do Galacjan, rozdziale 5, od wersetu 11 widzimy taką prostą zasadę, że powrót do przepisów zakonu mojżeszowego, do przepisów prawa, jest równoznaczny z unikaniem cierpień w naszym życiu. Werset 11, 5 rozdziału brzmi: a ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. W tym fragmencie widzimy, że apostoł Paweł w liście do Galacjan wyjaśnia, dlaczego zwodnicza nauka była tak wyrafinowana. Widzimy, że wcześniej widzieliśmy już, że głównym powodem działań fałszywych nauczycieli była chęć skupienia wokół siebie ludzi, którzy by o nich zabiegali i darzyli uznaniem, podziwem oraz szacunkiem. To widzieliśmy m.in. w Galacjan, 4 rozdział, 17 werset. Pałają ku wam gorliwością niedobrą, lecz chcą nas odłączyć, abyście wy ku nim pałali. Z 11 wersetu rozdziału 5 dowiadujemy się natomiast, że swój cel starali się osiągnąć przez zachęcanie wierzących do pójścia drogą wolną od wszelkich prześladowań, drogą, na której ustawało zgorszenie i hańba krzyża. Dla religijnego Żyda nie ma nic bardziej gorszącego niż krzyż. Krzyż świadczy o złamaniu zakonu, o złamaniu prawa przez człowieka. Bezpośrednio z tym związane jest przekleństwo, które ciąży nad człowiekiem. Jest ono wyrazem całkowitego Bożego potępienia, jakie ściągnął na siebie człowiek. Ewangelia mówi o błogosławieństwie udzielanym na podstawie suwerennej łaski przez wiarę w Chrystusa. Takie zwiastowanie zawsze będzie budziło sprzeciw tych, którzy chcą otrzymać błogosławieństwo, polegając na swoich własnych uczynkach. Apostoł Paweł widzi bardzo wyraźnie, że prześladowanie, łagodniejsze lub ostrzejsze, jest nieuniknioną konsekwencją posłuszeństwa prawdzie. I dlatego bezkompromisowość w sprawach chrześcijańskiej nauki jest tu kluczowa. Widzimy to m.in. w wersetach od 12 do 15, 5 rozdziału listu do Galacjan. Bodajby i odcięci byli ci, którzy was podburzają, bo wy do wolności powołani jesteście, bracia, tylko pod osłoną, pod zasłoną tej wolności nie pozwalajcie ciału, ale w miłości służcie jedni drugim. Albowiem cały zakon w jednym słowie się wypełnia, w tym będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ale jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcież, abyście jedni od drugich nie byli strawieni. Czyli widzimy tu wyraźnie życzenie Pawła, aby uczynili się żazańcami ci, którzy ich podburzali. I jest to uwarunkowane tym, że skoro chrześcijanie w Galacji zostali powołani do wolności, to bez sensu jest, aby pod pozorem tej wolności pobłażali ciał, lecz aby służyli jedni drugim miłości. I zwraca Paweł uwagę na to, że całe prawo mojżeszowe, cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, które można by streścić: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A odwrotnością jest teraz to, co się dzieje u Galacjan, czyli że jedni drugich podgryzali, jedni drugich pochłaniali i byli ostrzeżeni przez Pawła, żeby jedni drugich nie strawili. To widząc jako złe oddziaływanie fałszywej nauki na wierzących Galacji, Paweł apostoł pragnie, aby jej głosiciele zostali usunięci spośród nich. Jego miłość do prawdy oraz troska o duchowy rozwój Galacjan sprawiły, że absolutnie nie tolerował fałszywych nauczycieli. Fałszywi nauczyciele chcieli oni poprzez ich naukę
pozbawić wierzących prawdziwej chrześcijańskiej wolności. Błędna nauka prowadziła do praktyk nie tylko zupełnie sprzecznych, kłócących się z chrześcijaństwem, ale i z zakonem mojżeszowym, z prawem. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Prawo żąda miłości bliźniego. Nie obdarza jednak człowieka zdolnością do tego. A ponieważ jest to święte prawo, święty zakon, może nas jedynie potępić, skoro nie wypełniamy jego nakazów. W przeciwieństwie do przepisów zakonu mojżeszowego, do przepisów prawa, prawdziwe chrześcijaństwo daje nam nową naturę, która pragnie posłuszeństwa i wypełniania woli Bożej. Wraz z nią otrzymujemy nową moc. Nową moc, którą daje Duch Święty, umożliwiający wprowadzanie w czyn świętych pragnień nowej natury. Na tym polega prawdziwa wolność. Nie ma ona nic wspólnego z pobłażaniem ciał i szukaniem okazji do wywyższania samego siebie, lecz sprawia, że możemy służyć sobie nawzajem. Ciało, czyli stara, zepsuta i zmysłowa natura wierzącego, lubi, aby mu służono. Natomiast miłość cieszy się, gdy może usługiwać innym osobom. Niestety, ciało zawsze jest niezadowolone. Zawsze jest niezadowolone ciało. Fałszywi nauczyciele wywołujący niepokój wśród Galacjan próbowali podburzyć wierzących przeciwko apostołowi, aby to o nich zabiegano i darzono szacunkiem okazywanym dotychczas Pawłowi. Tak jak czytaliśmy w Galacjan 4:17. Pałają ku wam gorliwością niedobrą, lecz chcą nas odłączyć, abyście wy ku nim pałali. Podobnie i ciało nieustannie doszukuje się błędów u innych i dąży do ich kompromitacji w celu osiągnięcia uznania. W ten sposób wśród wierzących powstają konflikty i kłótnie. Gdy dojdzie do krytycznego momentu, kiedy bracia zaczynają się nawzajem kąsać, to powinni mieć się na baczności, ponieważ jeśli takie zachowanie nie zostanie osądzone i potępione, nie potrwa długo, a wzajemnie się pożrą i strawią. Niestety musimy ze smutkiem przyznać, że bardzo wiele społeczności wierzących zostało zniszczonych i strawionych, czyli rozpadło się właśnie przez to, że pewne osoby kłóciły się ze sobą i znieważały się nawzajem, zamiast służyć sobie w miłości. Życie nacechowane duchowo może ustrzec przed sidłami ciała. O tym czytamy m.in. w 5 rozdziale od 16 do 17 wersetu. A mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonacie. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Czyli widzimy tu, jak Paweł mówi, że mają według ducha postępować i wtedy, jeśli będą według ducha postępować, nie będą pobłażali po cielesnej żądzy. Ponieważ, jak on to wyjaśnia, ciało pożąda przeciwko duchowi, a z kolei duch przeciwko ciału i one są sobie przeciwne, aby nie czynili tego, co chcą. W kolejnych słowach apostoł przypomina nam, że pobłażania żądzy cielesnej możemy uniknąć tylko przez chodzenie w Duchu Świętym. Duch Święty został zesłany na ziemię po to, by Chrystus w należny mu sposób był uwielbiony. Ciało wykorzystuje każdą okazję, by zaspokoić swoją próżność. Staje się zatem jasne, że egocentryczne ciało pożąda przeciwko duchowi, duch zaś przeciwko ciału. Duch i ciało znajdują się wobec siebie w nieustannej opozycji. Jeśli będziemy żyli w duchu, żyjąc w jego mocy,
zostaniemy uwolnieni od czynienia tego, co jest naturalne dla naszej upadłej natury. Apostoł nie twierdzi jednak, że życie w duchu prowadzi do wyzbycia się ciała, rozumianego jako stara natura, ani że ciało przestanie wzbudzać w nas pożądliwość. Nie, ono nigdy się nie zmieni. Gdy jednak postępujemy według ducha, nie będziemy zaspokajać żądz ciała. Słuszne jest stwierdzenie, ciało dokłada wszelkich starań, by przeszkodzić nam w prowadzeniu życia zgodnego z duchem. Natomiast duch przeciwstawia się dążnościom ciała, uniemożliwiając mu wykonywania jego woli.